Cześć, ja jestem Lucek. To jest Need for Speed Most Wanted 2012. Opowiem wam dzisiaj ciekawą historię. Znaczy mam nadzieję, że ciekawą. Zdarzyła mi się ona dzisiaj. Jestem dopiero co po pracy i chcę sobie po prostu pograć w grę, w którą właściwie jakiś czas temu grałem. I ostatnio grywam w nią dosyć sporo, dlatego że jak się okazało, nowy Need for Speed pojawi się za jakiś czas dopiero. Więc no cóż, trzeba się zadowolić tym, co mamy. A Most Wanted 2012 jest taką grą, w której naprawdę można sporo rzeczy sobie odblokować i jeszcze nieźle się bawić. Co wam, mam nadzieję, zaraz zademonstruję i trochę też poopowiadam. Zapraszam. No i dobrze. I jestem już w grze i właściwie zastanawiam się, co wam tu pokazać. Za chwilkę wam opowiem ciekawą sytuację, która mi się zdarzyła dzisiaj właśnie podczas jazdy samochodem. Ale zacznijmy sobie najpierw jazdę tryb online. Po prostu wejdziemy sobie do trybu online i zobaczymy, jak wygląda tutaj rozgrywka publiczna. Znajdź grę publiczną, bo ostatnio naprawdę sporo się zagrywam na multiku w Need for Speed Most Wanted 2012. Z tego względu, że powiem wam, że jakoś teraz mi się lepiej gra w tą grę. Może dlatego, że po prostu mam lepszy sprzęt i wszystko chodzi mi znacznie tutaj lepiej. I dołączyłem sobie właśnie do rozgrywki online. Jadę na miejsce spotkania, gdzie zaczniemy kolejny wyścig. Dołączyłem właściwie w trakcie jakiegoś tam wyzwania czy czegoś tam. W ogóle podczas dołączania musiałem niestety wyciąć ten moment, kiedy... Podczas dołączania musiałem wyciąć ten moment, kiedy po prostu wszystkich graczy było słychać. Nawet ja słyszałem swoje własne echo, ale ich wszystkich powyciszałem i teraz powinno być w porządku. Jadę sobie właśnie Bugatti Veyronem Sport Venice i wpierdzieliłem się w jakiegoś trafika. No dobrze, zaczęliśmy sobie grę publiczną. Jak widzicie, jest sporo graczy. Jest piątek wieczorem i no naprawdę jest z kim grać, mimo że gra jest z 2012 roku. Graficznie wygląda świetnie. Miałem tu zjechać. Ten GPS cholerny. Fucking shit. Zmieńmy sobie auto. Lamborghini, Gallardo, Tesla Roadster, co tu jeszcze mamy? Co tu się w ogóle dzieje? Nissan? O, mogę właśnie wziąć mojego kochanego Skyline'a, który wygląda świetnie. Odblokowałem sobie nowe malowanie, Most Wanted. Ten wóz jest naprawdę piękny. I co jest tak naprawdę fajnego w tej grze? Oczywiście teraz wbiły jakieś ktosie, które nie potrafią się... Nie wiem, nie potrafią za bardzo grać, może tak, bo zaczną się zaraz rozwalać między sobą i tak dalej. Tak podejrzewam, ale czasami naprawdę trafi się na fajną ekipę graczy, którzy przed jakimś tam wyzwaniem się koło siebie ustawiają i się gra tak, no naprawdę zupełnie inaczej niż jak wbijają jakieś trolle i zaczynają nas wszystkich spychać, rozwalać i tak dalej, i tak dalej. No i tak, jadę sobie dzisiaj do domu z pracy. I straszna burza była, ulewa, potworna, niesamowita ulewa. I włączyłem sobie wycieraczki na maksymalne tempo. I no, nie mogłem się po prostu, prawie się posikałem ze śmiechu, jak w pewnym momencie mi te wycieraczki tak jeździły, tak... I w pewnym momencie, proszę was, jedna wycieraczka na moście odleciała mi po prostu się urwała i tak śmiesznie odleciała. Tak... Ale się cieszyłem. Kurde, no nic, musiałem jechać w ulewę. Po prostu takim samochodem, gdzie nic nie było widać przez szybę praktycznie. Ale jakoś dałem sobie radę. I co lepsze, musiałem jeszcze kolegę z pracy odwieźć do domu, więc... No nic, będą się śmiać ze mnie, jak opowie ciekawą historię w moim złomku. Jak odleciała mi wycieraczka przedniej szyby. I to jeszcze od strony kierowcy, nie od pasażera, tylko od strony kierowcy, więc żeby cokolwiek widzieć w tą cholerną ulewę, musiałem po prostu jechać jak jakiś raper. W sensie tak strasznie się wygiąć w stronę skrzyni drążka zmiany biegu. W ogóle dzisiaj są lagi. Przeważnie tak nie ma, ale dzisiaj jakoś jest potwornie pod tym względem. Chodzi mi o Need for Speed. Nie, o to, co się stało dzisiaj z moją wycieraczką do szyb. To jest wyścig zespołowy.
i niektórzy mają tutaj straszne lagi, ale lagi naprawdę nie są tu aż tak częste, jak tutaj widać, i naprawdę można sobie fajnie pograć. Oczywiście jeśli macie mocne nerwy, no bo tego typu rozwalanie i kraksy są naprawdę bardzo częste w tej grze. No i jest problem teraz. Prawdopodobnie dobiję do takiej zlagowanej gry. No jest czasami właśnie problem, jak gra dużo graczy w jednej sesji i... No co tu dużo gadać, są po prostu lagi. Niektórzy tych lagów nie mają, jak na przykład koleś przede mną, a niektórzy jak koleś za mną latają po całej ulicy, zatapiają się w drogę, odtapiają się i w ogóle dzieją się straszne rzeczy, jak teraz na przykład. Boże, co tu się dzieje? God damn it! Ja pierdzielę. No nie, no co oni robią z moim samochodem? Ale przez chwilę byłem... Zobaczcie, jakie jaja. Przez chwilę byłem, nie wiem, drugi? Ciężko ogarnąć. Zobaczcie, co się dzieje, what the fuck. No i właśnie, teraz macie taki dylemat, bo... Mamy wszyscy, prawda? W co tu grać? W jakiegoś NFS-a sobie z tych nowych grać? No ja na pewno zostanę przy Need for Speed Most Wanted 2012, z tego względu, że jeszcze mam tutaj sporo do odkrywania, sporo do odblokowania. No i jeszcze przydałoby się nauczyć trochę jeździć, bo na przykład w Need for Speed Rivals no nie pogramy tak sobie z ludźmi z całego świata, no bo tam właściwie jeździ się dosyć chaotycznie, tak? Żeby zacząć sobie z kimś wyścig, no to właśnie słyszałem, jak ktoś się chyba ze mnie śmiał. Żeby zacząć sobie z kimś wyścig, no to. To trzeba się po prostu zgrać, w jednym miejscu się ustawić w tym samym czasie i zacząć się ścigać. Niby to taka wolność, swoboda w dołączaniu do innych wyścigów, to jest mit, bo tak naprawdę z nikim nie możemy się ścigać, jeśli się z nim po prostu nie umówimy na jakimś Scape'ie albo TS-ie, czy czymś podobnym. Więc w ogóle głupio mi gadać cokolwiek, bo coś mnie tam w grze z zagranicy słyszy bez przerwy. Jak mówię, mam nadzieję, że nic nie rozumie, no bo sobie po prostu oglądał, kurde, albo słuchał przedpremierowe odcinki z Need for Speed Most Wanted, a mi się to w ogóle nie podoba. Ojej. Niektórzy to w ogóle już tak długo grają w tą grę, że ogarniają po prostu, jakie będą zawody po nazwie samej, a ja tego nie ogarniam. To jest dla mnie zbyt trudne. Ok, mam 226 km na godzinę w tym punkcie, muszę wbić jak największą prędkość i zdaje się, że ktoś mi tu teraz rozwali. No a jak? Spróbuję pojechać w drugą stronę, mam nadzieję, że nie trafię. No i wykluczył mnie ktoś, zajebiście. Wiecie co mi na przykład w Rivalsie, w Need for Speed Rivals bardzo brakuje? Tego typu właśnie samochodów jak R34 i tym podobne. Tam są same takie egzotyki hardkorowe, najszybsze z najszybszych samochodów. Dlaczego warto wybrać teraz jakąś grę z tych nowych z Need for Speedów? Dlatego, że premiera następnego Need for Speeda niestety nie odbędzie, a może stety, nie odbędzie się w tym roku, czyli w 2014 roku, tylko będzie przełożona na 2015. Więc możemy się spodziewać czegoś zupełnie nowego. Jak mawiali twórcy Ghost Studio, nowy Need for Speed będzie odpowiedzią na nasze jakieś tam prośby, na potrzeby społeczeństwa, wszystkich fanów tej serii. Więc możecie się spodziewać czegoś, możemy się właściwie spodziewać czegoś ciekawego tutaj. No mam nadzieję, że mile nas twórcy zaskoczą i pewnie do głowy przychodzi nam tylko jedna myśl. Need for Speed Underground 3. Czy to jest nasze marzenie? Czy oni dadzą radę zrobić z nowego Need for Speeda taką legendę, jak właśnie był Need for Speed Underground 2? Także granie kosztuje teraz dużo, 34 zł na Originie i na pewno możecie ją gdzieś tam w sieci dorwać taniej, w sensie klucz do tej giery, więc naprawdę nie ma problemu. Okej, to jest wyścig
Mam nadzieję, że uda mi się tutaj przebić przez tych wszystkich przeciw... Oh, what the fuck. Przez tych wszystkich przeciwników. Ale jak będzie, to nie wiem. Coś czuję, że będzie ciężko. Będzie ciężko tutaj zdobyć jakąś chociażby medalową pozycję. Zobacz, co się dzieje. Dzisiaj są straszne lagi. Może dlatego, że właśnie jest piątek i każdy, podobnie jak ja, chce się odprężyć przed komputerkiem i sprawić, by było fajnie. No cóż. Yo, yo, co ja robię? Uuu. No dobra. Zdaje się, że jestem czwarty. To dobrze czy źle? Chyba dobrze. No nic, podwozie z ramą zdecydowanie mi tutaj pomogło i nie rozbijam się tak często. Nawet od tych takich muśnięć dosyć mocnych od przeciwników. Więc jest dobrze, jest dobrze. Jest naprawdę ok. Możecie sobie zobaczyć teraz przy okazji, jak wygląda tutaj gra na maksymalnych ustawieniach graficznych. No ta gra świateł jest całkiem spoko. Ja tego wcześniej nie widziałem, no bo nie mogłem odpalić tej gry na... Wow! Co to tu robiło? Nie mogłem odpalić tej gry na wyższych ustawieniach niż miałem wcześniej. Odblokowałem wtrysk. Świetnie. Co tu się dzieje, do cholery? Podwozie z ramą naprawdę tutaj pomaga. Okej, wjeżdżamy sobie do miasta. Dobrze i... Oh shit! Jest stacja. Ja tego nitra mam cholernie duże. Ja nawet nie muszę w tą stację wjeżdżać. Bo ja mam chyba jakiś teraz... jakieś te... ulepszenie tego nitra, że mogę go... Wow! Tutaj trzeba było... Jak mnie obróciło, cholera jasna. Te wyścigi są spoko, ale trzeba uważać. O ja, tu już meta jest, cholera, ale słuchajcie, jestem trzeci w moim Skyline'ie, to jest piękna rzecz. Wiecie, co mnie jeszcze boli? Że nie mogę z wami pograć Most Wanted. Znaczy, mogę, nie? Ale bym musiał was wszystkich dodać do znajomych, a to jest kłopotliwe, no bo później każdy do mnie pisze coś tam, jakieś pytania, a to nie jest dla mnie zbyt dobra rzecz, jeśli ktoś tam się poczuje później olany, bo ja mu nie odpisuję, tak? Chciałbym z wami pograć, ale na grze publicznej, tak żebyśmy mogli jakoś do siebie dołączyć, no ale niestety tutaj można dołączyć do konkretnej osoby właśnie przez dodawanie do znajomych. Under the Bridge, czyli pewnie skoki. No tak. O, ktoś mnie chyba już rozwalił. Tak, czy nie? Tak, ktoś mnie rozwalił. No dobra, musimy skoczyć pod mostem. Łączną ilość... chyba liczy się łączna ilość tych metrów, które zdobędziemy. Mam nadzieję, że nie, bo... chociaż może nie będzie tak źle. Jak najwięcej tych skoków się po prostu porobi i już. Ops. Tutaj trzeba uważać. What? Widzieliście to w powietrzu. Ja pierdziele, ale jazda. Kogoś wyeliminowałem? Chociaż nie, gdzie tam. Tutaj mamy chyba sumę, wiecie? Więc trzeba się od razu odwracać. Włączę sobie wtrysk. O, spadaj. Wow! Kogoś wyeliminowałem. Cholera, jasna. Ja pierdzielę, co tu się dzieje, moi drodzy. No dobra, jedziemy z powrotem. I gaz do techy ciśniemy tu we wszystkich. Ups, 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 ups. Co teraz? Dobra, skaczemy. I hop, 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 hop. Jest, udało się. Nieograniczone nitro mam. O, to zliftujemy, skaczemy. Okej. O, chyba się rozwalę. Nie, udało się przelecieć. No dobra, i to chyba tyle po tej konkurencji. Ja ciekawe, który teraz będę. No dzisiaj są, moi drodzy, lagi. No niestety, pokazałem wam trochę taki ponury aspekt gry. Ale to nie szkodzi, bo ja naprawdę grałem w nią już trochę i no można się świetnie bawić, naprawdę. Naprawdę i rozgrywka jest tutaj miodna. Szczególnie jak jest trochę mniej graczy i... O, jeszcze jakieś inne tam wyzwanie się tutaj pojawiło. No dobra, zobaczmy. Mam już 70 poziom, 71 to jest maksymalny. Mimo to jeszcze nie mam wszystkiego odblokowanego i do każdego samochodu trzeba wszystko sobie zdobywać oddzielnie. I właśnie przebiłem opony, ale w moim Skyline'ie mam dopompowywane pro, więc bardzo szybko one się tutaj uzupełniają i nie ma problemu. Okej,
ale tym razem chyba będzie w porządku. Wyścig, super. No to startujemy. 3, 2, 1 i start. Świetnie. Przy lagach właśnie podwozie z ramą bardzo się przydaje, no bo ktoś nawet nieumyślnie nas gdzieś tam może bardzo łatwo rozwalić. Cholera, jasna. Dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj oczywiście w tej grze działa strumień aerodynamiczny i jadąc za kimś, po prostu możemy go szybciej dogonić. Skyline zauważyłem także, że driftując robi takie drifty z małym kątem, ale dzięki temu pokonuje też zakręty szybciej. Natomiast ręczny powoduje to, że po prostu odwraca nas do o 90 stopni, albo czasami nawet o 180. To jest bardzo niebezpieczne. Trzeba na to uważać. Okej, mało ręcznego. Wow! What the fuck? Co to było? No i dobra. Który jestem w ogóle? Jestem szósty i no mam do pokonania sporo tutaj przeciwników. God damn it. Jedź Lucek, dasz radę. Tutaj na przełaj przez jakiś park. Cholera jasna. Okej. Świetnie, 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 ależ pięknie. I przez stację, i nowe nitro, i gaz do dechy. Tak jest. I co teraz? Teraz idziemy w kaniony. I hamulec, drift. Muszę pokonać jeszcze kilku przeciwników. Mod, podwozie z ramą pro. Ciekawe co nam to daje. Zaraz sobie to sprawdzimy wszystko, moi drodzy. A jak? No, tamci z przodu naprawdę jadą dobrze. Okej, zdaje się, już jest koniec wyścigu. I zdaje się, to będzie już ostatnia konkurencja, no bo ile ich w końcu może być? Moim Skyline'em naprawdę jeździło się świetnie. Chciałem go wam właściwie pokazać. Tutaj dobierają się losowe te listy prędkości. A mimo to udało mi się wam pokazać naprawdę bardzo fajny wozik, jakim jest Skyline. Może nie jeździłem tak idealnie perfekcyjnie, jakbym chciał, ale było naprawdę spoko, okej. Dziękuję wam, że byliście ze mną. Zapraszam was ponownie do mnie po więcej filmów z Need for Speed Most Wanted 2012. Trzymajcie się i do zobaczenia, na razie. Cześć!